Ciacho w Mleczarni to wystawa, która jest inspiracją, miejscem i ludźmi, którzy się tutaj spotykają. O co tak naprawdę chodzi? Ciacho jest to takie wyrażenie, które oznacza osobę, która fajnie wygląda. To jest taka osoba, którą natychmiast chcemy poznać w miejscu takim jak Mleczarnia. I teraz to ciacho staje się dwuznaczne w tym miejscu i fajnie, że ta wystawa jest właśnie pokazywana w Mleczarni. Zapraszamy, ciacho w Mleczarni. Musimy się częstować ciachem. Szanowni Państwo, zapraszamy na ciasteczko w Mleczarni. Konsumując ciasteczka, można konsumować sztukę. Mleczarnia jest strasznie otwarta na nowe projekty, na nowych artystów, na nowe pomysły. I tutaj daje jakby kompletnie wolną rękę artystom. I to jest taka atmosfera, w której artysta tak naprawdę może się rozwijać. I myślę, że to jest fantastyczne. To jest nie do przecenienia, bo takich miejsc jest bardzo mało, gdzie nikt nie próbuje nami, artystami manipulować, tylko daje nam możliwość pokazania tego, jakimi naprawdę jesteśmy. I to jest prawdziwa atmosfera do rozwoju sztuki. To jest, jeśli chodzi o mleczarnię. Natomiast jeśli chodzi o malarstwo, to ja się tutaj odważyłam na rzeczy, których jeszcze nigdy nie zrobiłam wcześniej. Na przykład na zostawienie tak strasznej ilości wolnego miejsca bieli w malarstwie, w obrazie. I z tego jestem bardzo dumna i z tego się cieszę. I to jest kolejny próg, który pokonałam. Kolejny krok, który zrobiłam w malarstwie. I te obrazy są teraz pokazywane. Poprzednia wystawa robiona miesiąc temu w BWA była zupełnie inna. A ta jest właśnie taka i ona jest specjalnie do tego miejsca zrobiona i bardzo fajnie tutaj wygląda. I dziękuję za to. A ja zapraszam wszystkich do Klubu Kawiarni Mleczarnia, do 15 czerwca można oglądać codziennie od godziny 18 obrazy Ciacho w Mleczarni.